Śmierć a życie. Udało nam się zwrócić uwagę na pewne rzeczy w poprzednich fragmentach. Rozważyliśmy już krótko obrazowe znaczenie rzeki od pierwszej Księgi Mojżeszowej po Księgę Objawienia. Zwróćmy na chwilę nasze spojrzenie ku stanowisku, jakie Adam zajmował w Edenie. Uprzednio widzieliśmy go jako obraz wskazujący na Chrystusa. Nie powinniśmy jednak postrzegać Adama wyłącznie jako trafny obraz drugiego człowieka z nieba, lecz również z perspektywy jego osobistej odpowiedzialności. Pośród wspaniałego stworzenia Pan Bóg ustanowił specjalne świadectwo o swojej istocie, świętości i prawdzie. W drugim rozdziale, zamiast używanego w pierwszym określenia Bóg, znajdujemy nagle Pan Bóg. Różnica ta jest istotna. Gdy Bóg podjął działanie względem człowieka, przyjął tytuł Pana Boga, Elohim Jahwe. Zanim człowiek pojawi się na scenie, wyrażenie Pan nie jest używane. Chciałbym, abyśmy zauważyli, że są trzy miejsca spośród wielu, w których różnica ta jest klarownie widoczna. A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg Elohim, i zamknął Pan Jahwe za nim. To widzimy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 7 rozdział, 16 werset. Także widzimy taki fragment. Bóg, czyli Elohim, zamierzał zniszczyć świat, który stworzył, ale to Pan Jahwe zatroszczył się o człowieka, który posiadał z nim żywą relację. Także czytamy w pierwszej Księdze Samuela, 17 rozdział od 46 do 47 wersetu. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że wspomaga Pan. Cała ziemia miała odczuć obecność Elohim, podczas gdy Izrael miał przyglądać się czynom Jahwe, z którym był związany. W drugiej Księdze Kronik, 18 rozdział, 31 werset, mamy z kolei takie świadectwo, że Ale zawołał je za Szafat, a Pan go ratował i odwrócił ich Bóg od niego. Pan Jahwe zatroszczył się o swego nieszczęśliwego sługę, ale to Bóg Elohim działał w sercach nieobrzezanych Syryjczyków, aby od niego odstąpili. To rozróżnienie jest dosyć klarowne, jeśli prześledzi się cały tekst pisma. Świadectwo to służyło jedynie za egzamin dla człowieka. Test lojalności stworzenia wobec Stwórcy. Świadczyło ono o prawdzie zaistnienia śmierci w pośród życia. Gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jaki poważny i uroczysty, ale jakże konieczny głos. Życie Adama zostało uzależnione od jego posłuszeństwa. Więzią, która łączyła go z Bogiem, było posłuszeństwo, opierające się na zaufaniu do tego, który nadał mu jego wysoką godność, zaufaniu pokładanym w jego prawdomówności i miłości. Autentyczność i moc tej prawdy widać bliżej w kolejnym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tutaj warto zwrócić uwagę na kontrast istniejący między świadectwem ustanowionym w Edenie a tym, które obowiązuje dzisiaj. Wówczas, gdy kwitnące życie było wszędzie widoczne, Bóg mówił o śmierci. A dzisiaj, gdy wszystko napiętnowane jest przez panoszącą się śmierć, Bóg mówi o życiu. Wtedy słowa Boga brzmiały: gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Dzisiaj ten sam Bóg mówi: wierz i żyj. Tak jak w Edenie wróg starał się odebrać wiarygodność zarządzeniu Boga odnośnie do skutków przekroczenia Jego przykazania, dzisiaj dąży do tego, aby odebrać skuteczność obietnic Bożych dotyczących skutków wiary w prawdę Ewangelii. Gdy Bóg powiedział: gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz, wąż dodał: z pewnością nie umrzecie. A gdy dzisiaj Słowo Boże zapewnia, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, tak jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 36 werset, ten sam chytry wąż stara się przekonać ludzi, że nie osiągną życia wiecznego, ani nawet nie powinni o nim myśleć, zanim nie uczynią i nie wypróbują wszystkiego, co jest w ich mocy, aby je osiągnąć. Jeżeli należysz do tych, którzy nie uwierzyli jeszcze całym sercem świadectwu Bożemu, to chciałbym prosić Cię usilnie, abyś postawił głos Pana ponad syk węża. Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana 5 rozdział 24 werset: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset.